Hello, dzień dobry. Jest 30 grudnia, czyli przedostatni dzień roku 2015. Jest około 9, pół do 10. Ja niedawno stałam, właśnie robię sobie kawę, zjem śniadanko i zabiorę się do pracy, bo tak naprawdę zaspałam tak jakieś 10 minut, ale wystarczy, żeby się wyspać trochę więcej. Przepraszam, muszę tutaj otworzyć. Więcej światła. I pogoda nie jest najlepsza. Wczoraj było słońce, ale dzisiaj już jest tak znowu pochmurno. I chyba znowu w nocy było bardzo zimno, więc nie wiem. Tak naprawdę jeszcze nic nie padało, więc boję się, że będziemy musieli czekać do nowy rok, żeby zobaczyć zmianę pogody. I właśnie problem jest taki duży, że do 3 stycznia to bilet autobusowy jest ważny na cały dzień, więc domyślicie się sobie, jak to jest. I tak, i co, jak mówiłam, dzisiaj będę musiała pracować, więc nic specjalnego, ale chciałam z wami pogadać i w ogóle mam nadzieję, że dobrze spędziliście. Mam nadzieję, że dobrze spędziliście święta Bożego Narodzenia, a na życzenia noworoczne to będzie czas później, więc zobaczymy się później, pa! No więc kochani, jest już prawie 7, znaczy 19. Ja przepraszam Was bardzo, ale po prostu tak się wzięłam za tą pracę, że myślałam, że po prostu zapomniałam, że o vlogowaniu. Przepraszam i to strasznie przepraszam. Jak zwykle tam wisi moje pranie. Jak to jest, że na każdym filmiku, co kręcę dla Was, to kurde pranie wisi. O Jezu, no. Ale przynajmniej wiecie, że lubię czystości. Przepraszam. Jak słyszeliście, mam jeszcze trochę kaszlu, ale tylko kaszel, więc super. Mój głos wrócił do normy. Ty, jak fajnie mi skóra tutaj się prezentuje. Bo powinnam więcej kręcić filmików z MacBookiem tutaj przy głowie. Dobra, przestanę się wygłupiać. Więc tak. Koniec z pracą na dziś. I tak naprawdę na 2015 roku, bo jutro mam wolne. Ostatni dzień roku. Wzięłam sobie wolne. Znaczy na urlopie jestem. W ogóle przepraszam za moje włosy, są okropne, więc będę dalej się trzymać, będę dalej trzymać pod swoją głowę, żeby nie było widać moich włosów. Więc tak, jutro w planach mam pojechać zdjąć paznokci. Niestety nie będę mogła je robić ponownie, bo nie było miejsca, więc po prostu tego zdejmę i tyle. I będę musiała coś wymyślić, jak mają wyglądać moje paznokcie na jutro wieczorem. Okej, na pewno coś znajdę i potrwa jakieś godzinkę, żebym trafiła na dobrze ułożony lakier, bo nie wiem jak wy, ale ja po prostu jestem w nałożeniu lakieru jestem naprawdę nie tego nie umiem robić tak
jak trzeba. Więc tak, bo jutro wieczorem umówiliśmy się z parą naszych kolegów, ci, co przyszli na polski obiad u nas, i pojedziemy razem z nimi do takiej restauracji, tak naprawdę do tej samej restauracji, gdzie oni mieli wesele. Więc fajne miejsce, trochę w góry, ale tak nie za bardzo daleko, i mamy nadzieję, że przez to, że do tej pory nie padało ani deszczu, ani śniegu, że nie zacznie to jutro wieczorem, bo inaczej to nie dojedziemy do tego miejsca i będziemy bez Sylwestra, bo oczywiście pusto w lodówce. Nie no, w lodówce nie mam pusto, ale na pewno nie mam nic na Sylwestra. Więc tak. Tak jest. Jedziemy tam i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno będzie bardzo smacznie. Już sprawdziłam menu, który jest na jej stronie, na ich stronie. Więc nie wiem, czy zabiorę Was ze sobą. Znaczy, telefonu będę miała, ale nie wiem, czy będzie w ogóle coś widać z filmików. I czy przypomnę mi się, żeby coś nakręcić tak naprawdę. Więc tak. Jak na razie tyle. Nie occasion, czyli kolejny false friend, słowo, które oznacza coś zupełnie innego, tylko bargain. Tak powie Brytyjczyk, a Amerykanin bargain. This here is the quadrant, which you can get for 80 bucks. It's all for sale, by the way. Like the sextant here. $50 for this, which is a bargain. These are pretty. Hej, znowu ja. Właśnie skończyłam oglądać ostatni odcinek od Arleny Witt, którą bardzo pozdrawiam i po prostu uwielbiam. Ona jest super, po prostu bardzo lubię oglądać jej filmiki i w ogóle bardzo lubię, jak ona podchodzi właśnie do tego uczenia angielskiego. I do tych false friends właśnie oglądałam odcinek promotion, czy promotion oznacza promocję, czy nie. I jest to bardzo, 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 bardzo fajne po prostu. I od wielu, dłuższego czasu tak naprawdę chodzi za mną taki pomysł, żeby zrobić Wam... Nie to, że lekcje z włoskiego, bo bym nie umiała tego zrobić tak naprawdę, ale chodzi o te false friends, czyli te słowa, które w jednym języku coś znaczą, a w drugim co innym. I zdarza się to też... Boże, poczekajcie, bo wyglądam jak... Okej. Zdarza się to też w włoskim języku z polskim. I odkąd jestem z Giuliano i jeżdżę z nim do Polski, to on czasami tak się dziwnie na mnie spojrzy, mówi, no pewnie, to znaczy to znaczy to. A ja mówię, że nie, to znaczy coś innego, bardzo innego, albo jak im uczę jakieś nowe słowo, to po prostu on sobie znajduje jakieś słowo, które jest podobne po włosku, żeby to jakoś zapamiętać. Więc tak myślałam sobie, że może to może być nowa seria filmików, nie wiem, takich krótkich filmików, nie wiem, 5 minut, w którym właśnie, może nawet mniej niż 5 minut to wyjdzie, nie wiem, gdzie właśnie mogę Wam opowiadać o takich rzeczach. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten pomysł, bo jakoś tak... nie wiem, myślę, że to może być takie fajne dla mnie, że mogę się z tym dobrze bawić i dla Was też może to być interesujące, nie wiem. Dajcie znać tutaj w komentarzach i ja pomyślę, jak ewentualnie tą serię nazwać, jak to sobie zorganizować, żeby ją zrobić. Dajcie znać.
Hello! Ostatni dzień roku. 31 grudzień. Przepraszam, jak ja wyglądam, ale zaraz idę umyć sobie głowę. Nie przejmujcie się. Chciałam Wam pokazać, że dziś obudził mnie kurier. Dostałam paczkę HM-u. Ja tak naprawdę przedwczoraj zamawiałam, więc bardzo dobrze, HM, bardzo dobrze. I tak naprawdę czekałam na tą paczkę na początku 2016 roku, ale już ją dostałam. Jeszcze nie są wyprzedaże, bo tutaj wyprzedaże zaczynają się 5 stycznia w tym roku, ale była promocja na stronie i tak naprawdę ja potrzebowałam niektórych rzeczy już. Przepraszam, tutaj. Po prostu. I pomyślałam sobie, że kupię je zanim się skończą po prostu, a ja później będę żałowała, że nie, ich nie kupowałam. A na wyprzedażach to zrobiłam taką wishlistę na Zalando. I nie tylko na Zalando, tak naprawdę. Bym się oparzyła. Nie tylko na Zalando, też na Stradivariusie i tak dalej. Żeby sprawdzić, co będzie przecenione właśnie w ciągu wyprzedaży. I potem będę musiała zdecydować, co kupuję, ale nieważne. Więc tak, mam całą swoją wishlistę. Bo są niektórych rzeczy, które tak naprawdę naprawdę potrzebuję. Więc po prostu ja robię sobie tutaj kawę. I tak. Tyle, więc zjem sobie śniadanie, a my się zobaczymy później. Więc kochani, już czas się z Wami żegnać. Jak widzicie, mam swoje naturalne paznokcie. Jak dziwnie po tylu miesiącach mieć właśnie ponownie swoje paznokcie. Ale bardzo dobrze wyglądają, więc super. Więc co? Czas się żegnać, ja zaraz będę montować film, edytować film dla Was, żeby ten vlog już pojawił się jakoś dzisiaj, jeszcze nie wiem o której. Więc składam Wam życzenia noworoczne, żeby Wasz 2016 był pięknym rokiem, żebyście byli szczęśliwi i żebyście znaleźli to, czego szukacie. Więc zobaczymy się w 2016 roku. Do zobaczenia niedługo i dziękuję za spędzony razem rok. Pa!